Cześć, witam Was na kanale Zakładam Ogród. Słuchajcie, ja mam na imię Paweł. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to w prawym dolnym rogu zasubskrybujcie ten kanał. Zapraszam też Was na mojego Instagrama. Tutaj zobaczycie, jak się nazywa, a to jest Zakładamy Ogród. Częściej są relacje, więcej się dzieje. Słuchajcie, dzisiaj temat kolejny, już w tym tygodniu zresztą, bo trafiały papryki do gruntu. Dużo się dzieje, dużo się będzie działo. Wysiew do gruntu już fasolki szparagowej, fasolki karłowatej. W moim wypadku karłowatej, czyli dość niską. Pokażę Wam, jakie odmiany tutaj wybrałem, jakie odstępy, jak przygotować podłoże. Zwróćcie uwagę, tutaj widać kilka dni temu, nawet zresztą już widać, było podsypywane całość obornikiem. To są jak gdyby resztki obornika, który trochę sobie nadwilgotniał. W tamtej części mam już wysianą fasolkę, jakiś tydzień, półtorej tygodnia temu była tam wysiewana, pogoda fajna, ciepła, w podwyższonej grządce też podłoże jest ciepłe, suchutkie, aż za suche, trzeba ją zlać tutaj trochę, chociaż wczoraj padało, ale przy tej temperaturze, która teraz jest, to faktycznie generalnie dość to podłoże szybko wyschło. Dobra, słuchajcie, generalnie fasolkę fajnie sobie w jakichś odstępach czasu wysiewać. Jak będziecie to robili co 2-3 tygodnie, to wtedy będziecie mieli aż do jesieni plony fasolki. Także ja tamte wysiewałem chwilę temu, tu dosiewam i jeszcze za jakieś 2 tygodnie będę robił kolejny wysiew, tak żeby faktycznie dość długo one plonowały. Tym bardziej jak ja widzę ceny w tym sezonie warzyw i owoców. Akurat fasolka należy do tych upraw relatywnie łatwych i plennych. Można się bawić kolorami, jest ich masa. Ja wybrałem tutaj kilka podstawowych odmian, czyli Elektra. Elektra już jak widać poszła do gruntu, to była ta jako jedna z pierwszych do gruntu. Fasolka super na, oczywiście do spożywania bezpośredniego, super na różnego rodzaju przetwory. Wybrałem z Purpur, czyli taką fajnie kolorystyczną, ona na krzaku ma taki kolor przygotowaniu, natomiast już potem traci tą barwę. Mam jeszcze tutaj zieloną i kilka innych odmian, nieco różniących się, czyli mamy Polkę. Widzicie, one się wizualnie gdzieś tam troszeczkę różnią, niektóre są troszeczkę grubsze, tak jak ta. I kilka innych odmian fasolki żółtej, tak żeby sobie faktycznie gdzieś tam powysiewać różnorodność na tych grządkach. Fasolka, tak jak mówiłem, nie jest problemowa, jeżeli chodzi o rzędy. Ja mam tam południe, będą w tą stronę skierowane rzędy. Między rzędami będę oszczędny, grządki mają 2 metry. Ja będę robił po około 25 do 30 cm, natomiast między sztukami około 7 cm, 7 do 10 cm. Fasolka akurat jej to nie przeszkadza, jak są w miarę gęsto, po prostu ciężej się potem szuka nasze fasolki, tym bardziej jak jest to fasolka zielona, to nieraz jak tam zwisa sobie wzdłuż łodygi, nieraz ją trudno nieco znaleźć. Gleba, tak jak mówiłem, przygotowana, czyli posypana obornikiem. Zrobimy sobie, pokażę Wam nasionka, chociaż większość osób raczej zna. Tutaj weźmiemy może jakąś odmianę, taką tam była żółta, to tutaj walniemy sobie taką zieloną fasolkę. Już Wam pokazuję, jak wyglądają nasionka. Jest ich w paczce bardzo dużo. Wierzcie mi, że taka jedna paczka to jest potężna ilość. To jest problem. Mi tu nie starczy, będzie za dużo jej na te jeszcze metr, który został na obsadzenie, metr na półtorej. Czyli tu będzie jeszcze nadwyżka, jeszcze mi to zostanie w jedno miejsce. Także przy tej ilości paczek fasolki, to wierzcie mi, że naprawdę będzie dużo fasolki. Tak jak mówiłem, robimy sobie brustkę. Ja będę miał skierowaną w tamtą stronę i co około generalnie 25 do 30 cm kolejną. Gleba jest nawieziona, teraz ją faktycznie poumieszczamy, następnie będzie trafiała sobie już, będzie podlana i co ważne, to fasolkę szparagową bardzo lubi wyjadać ptactwo, więc warto ją sobie okrywać i tu już nawet nie chodzi o przytrzymanie jej temperatury, bo ona sobie da radę. Natomiast często jak już zaczyna podkiełkowywać, to ją wyjadają ptaki, więc warto sobie przykryć włókniną, żebyśmy nie stracili tej fasolki. Słuchajcie, tu już nie ma filozofii. Co 5-7 cm, jak Wam tutaj wyjdzie, dajemy fasolkę i lecimy. Ja sobie tutaj zaznaczę, że tu skończyłem. Was zapraszam raz jeszcze do subskrypcji na mojego Instagrama. Tam będę pokazywał na bieżąco, jak ta fasolka będzie wschodziła.
jak wygląda w danym momencie, a co tydzień na tym kanale będzie podsumowanie tego, jak wyglądają uprawy, czyli podsumowanie rozsad, czyli jak wyglądają dane rozsady w danym momencie na grządkach, ale też tego, co już zostało wysiane, co zaczęło wschodzić, jak to wygląda. Także Was zapraszam i pozdrawiam, do usłyszenia, cześć!